Mija 30 lat od przywrócenia ordynariatu polowego Wojska Polskiego. Księża kapelani niosą posługę duszpasterską żołnierzom, funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz weteranom. Służą żołnierzom w koszarach, na poligonach oraz na misjach wojskowych. Pełnią także posługę wśród rodzin żołnierskich. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Katedrze Polowej w Warszawie. Ordynariat polowy odtworzył Jan Paweł II decyzją z 21 stycznia 1991 roku. Zamknęła ona smutny rozdział w historii naszego kraju, kiedy wojsko miało ograniczony dostęp do opieki duszpasterskiej, a nawet było poddawane przymusowej ateizacji, podkreślił ordynariusz polowy ksiądz biskup Józef Guzdek. Święty Jan Paweł II powiedział, że przywrócenie duszpasterstwa wojskowego usunęło jakiś mur, jakim usiłowano oddzielić wojsko od społeczeństwa. Pierwszym biskupem polowym w III Rzeczpospolitej został ksiądz prałat Sławoj Leszek Głódź. Przed nowym biskupem stało wiele wyzwań: utworzenie parafii wojskowych, powołanie kapelanów, stworzenie kurii. Ale najtrudniejsze było przekonanie kadry oficerskiej i żołnierzy, że stanem normalnym w armii jest obecność kapelanów. Następcą księdza arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia był ksiądz biskup Tadeusz Płoski. Posługę tę ksiądz biskup sprawował od 2004 roku do 2010, do momentu swojej śmierci. Ksiądz biskup Płoski zginął w katastrofie smoleńskiej. Kapłaństwo wojskowe jest szczególnym rodzajem powołania kapłańskiego, mówił podczas homilii ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Cel diecezji, cel tego kościoła w diecezji polowej zawsze jest ten sam. Jest służba. Służba kapłańska, służba duszpasterska. Obecnie w ordynariacie polowym posługę pełni 130 kapelanów zawodowych, w tym 119 w szeregach Wojska Polskiego i 11 w Straży Granicznej. 10 kapelanów wojskowych pełni posługę na miejscach poza granicami kraju, m.in. w Afganistanie, Iraku, Kosowie czy Libanie. Okolicznościowy list do kapelanów wojskowych skierował zwierzchnik Wojska Polskiego, prezydent Andrzej Duda.